Nie ma, czy widać. Może widać. O Jezu, prawie się zatrułem. Jadę 11 km. Praktycznie obwodówkami. Taki smród spali nad samochodu i od tych domów. Wisi to w powietrzu, że zaczęła mi głowa boleć. Kurde, błąd zrobiłem, że jadę na szlak napoleoński, mój ulubiony. Cholera, cały czas ten szlak. Trzeba było mi jechać w drugą stronę, do lasu. Ale tam mniej znam tych ścieżek. Mam dwa ogniwa, bez oryginała jadę. Później wam pokażę, jak ociepliłem te ogniwa. Zaraz stanę koło rzeczki w swoim ulubionym miejscu. Fuh, jestem zatruty. Widziałem z 6 osób na rowerach. O, ta pani szósta chyba, ona jedyna zadowolona była, u wszystkich skwaszone, przemrożone, fioletowe miny. Młody chłopak jechał w kapturku, bez czapki. Jezu, już mi się szkoda zrobiło. Szaleństwo jakieś, ale smród. No nie mogę, nie znoszę tego po prostu. Chociaż palę to. Te smrody. Głowa mi od razu boli od tego czadu. Cholernego. Białystok. Wychodziłem, to świeciło słońce. Było minus 5. Teraz chyba jest więcej niż minus 5. Zjedziemy w dół. Może nie będzie tak śmierdziało z rogobiałej kawy. Jadę, no. GPS-a nie brałem. Swojego Garminka 540. Jadę na pałę. O, tutaj czystsze powietrze trochę. No, tu czystsze. Fuh. Tu jestem w dole nad tą drogą. Jest zimno. O, jeszcze jakiś rowerzysta. Siku robi chyba. Kurde, tu mi ostatnio rower gruchnął, ledwo do rzeczki nie wpadł. Także postawimy dwie kreski. 1413 km, jak startowałem, to było 1411, więc 12 km po mieście. Dwie kreski zżarło, ale tu zaraz pewnie, podejrzewam, pojawi się trzecia. Dwie pary rękawiczek, trzecie mam jeszcze. Trzecie mam w kieszeni, rowerowe. O, jak zimno. Trzy pary spodni, patrzcie. Tu mam takie Kenji chyba biegowe, rowerowe na samym spodzie i pomiędzy nimi takie bridgesy. Nie wiem, czy to nie żony, nie, chyba moje dwie pary miałem takie. Nie wiem, jak tu kamery nie przemrozić, ona nagrywa. Trochę ciemno, parą chyba kamera się trochę ochłodziła, to parą nie zaszła. Kto tam był taki? Nie Adaśko przypadkiem?
póki widno, to pokażę wam ogniwa, jak ociepliłem. Może po prostu mam dwie kanapki, woda, kawa. Oj, gruchnie rower zaraz. Okulary narciarskie, ale mam komin. Mam kurtkę puchową pod spodem. Koszulkę, bluzę. Kurtkę puchową i tą taką rowerową, przeciwdeszczową. Ale ona taka troszkę grubsza jest. Kawka. Kurczę, prawie zimna już. Ale to nic. Trochę przyczepimy tą kawę. Jak to wyciągnąć, to ogniwo. O, widzicie? Jak jest to cieplone. Jest ogniwo. Trochę owinąłem taśmą. Później dałem piankę. Około centymetrową. Na piankę dałem warstwę papieru takiego kuchennego do pieczenia, co było pod ręką. Na to nawinąłem chyba ze 3 warstwy folii aluminiowej do pieczenia. Później znowu dałem papier i taśma szara samoprzylepna. I tak to wyszło. Dobrze to wszystko uszczelniłem. I tak samo drugie ogniwo, to mniejsze. To ma 50 baterii, tamto ma 30. Ale tutaj są pojemnościowe Samsungi, a tam wysokoprądowe LG. Oj, teraz chyba mi się nie... coś tam wpadło. Muszę zobaczyć, no wpadło coś mi tu. Ciężko. O, wlazło. Okej, wlazło. Gadżety. O, tu jest drugie, widzicie? Jestem do niego podłączony. To trochę gorzej ocieplone, bo bez folii aluminiowej. Kamera. Myślałem, że się zabrudziła. Nie wiem, czy nie zamarza. Trzymam ją pod kurtką. Kurde, kater mi z nosa leci. Cholera, rozłączę się. Już patrzę w monitorek i już pikseloza ciemna jest. Jeszcze nie wyjechałem z Białegostoku. 18 km już przejechałem. Ocieplenie ogniwa chyba troszkę daje coś, nie wiem. Na razie jeszcze nie mam zdania na ten temat. Zaraz wjadę do lasu tu. Miejscami śnieg leży, takie białe plamki, to śnieg, widzicie. W większości wszystko się potopiło. No jadę dalej, jeszcze w lesie się włączę, bo tu tych samochodów full. Zjem tu dwie kanapeczki na szybkiego i pojadę dalej. No jeszcze chyba troszkę widać. O tak, mocniejszą zapalimy wersję latarki. Jedno mam słaby uchwyt. Oderwała mi się tu na mieście. Ale mam tretytkę. Może trochę ściągnę tretytką tu. Kurde, chyba taki zrobię. No już całkiem ciemno w tym lesie. Widzicie pięknie. Która godzina? Ciężko zobaczyć. 16 dopiero, czyli nie jest tak późno w sumie. Jest cudownie zimno, jak cholera stoję, to aż dreszcze mam. Ale jeszcze może pokażę wam jedną rzecz.
powerbanka zrobiłem. O, na szczęście miałem taśmę izolacyjną, bo mi się latarka oderwała z tego mocowania. To przykręciłem do GPS-a. O. Jak to będzie? Na dwie latarki. Może trochę. O, tak o. Widzicie? Tak będzie mniej więcej, będę tak jechał. Na razie na jedną działam. O, żona dzwoni. Powerbanka zrobiłem. Oj, tak to ja nie odbiorę chyba. No hej. No hej. Jak tam, nie zamarzłeś jeszcze? Nie, cudownie jest. A gdzie jesteś? Stoję sobie w głuchym lesie, koło jakiejś lizawki. Koło lizawki. Wiesz, a co to lizawka? Wiesz, co to lizawka jest? To takie... Nie wiem. Sól taka dla zwierząt. I co, liżesz? Nie, no jak liżesz? Cholera, mam chęć, bo smakowicie wygląda, ale dwie kanapki zjadłem, jakieś słonowate było to mięso. Nie mam chęci na lizanie. Dobrze jestem ubrany, na trzy pary rękawiczek jest ok. Nie wiem, ile w tym lesie, minus 7, na balkonie pewnie minus 5, co? Nie wiem. No, jest ekstra. Pojadę do Supraśla chyba asfaltem, bo jestem prawie tuż przed tą drogą. Także. No, to jedź, wracaj. Latarka mi się oderwała, kurde, na wybojach to. Na szczęście miałem taśmę. To trochę przykręciłem. Mam dwie latarki, to jakoś tam ujdzie jazda. Będzie. I trzecią czołówkę mam mocną. Także spoko. No. Ekstra jest. Pewnie gdzieś, nie wiem, za 2 godziny wrócę, bo będę jechał, bo zimno jest. Krótkie przerwy, tylko na papieroska i rura. No. Także. No, pa. O, miałem wam pokazać. Pokazać powerbanka. Około będzie miał około, nie wiem, czy go wyjmę stąd. Duży jest, na 6 ogniw, które mają ponad 2000 mAh. Także on 20 tysięcy to ma na pewno, trzeba by policzyć dokładnie, jakie jest mocy. O, taką pianką jak ogniwo ocieplałem to i tu. Ociepliłem, odciąłem czołówkę od tego starego, który już był słaby i siedzi w takim, muszę, o tutaj widzicie, o taki 6 ogniw, 2000 mAh, coś, jeszcze dioda świecąca była, próbowałem 2,1 ampera. Tutaj oto wyjście USB, tutaj drugie to jest 1-amperowe, ono do niczego się nie nadaje w dzisiejszych czasach. Jakieś huki. No nie wiem. Niepotrzebny chyba, bo za późno wyjechałem, nie będzie i komórka. Komórkę trzymam w tym, o, widzicie, taki case. Na powerbanka 20 tysięcy ma na pewno. A ładnie wszedł chyba. Chyba już się uleżało to. Także jest cieplutko. Elegancko. Tutaj go trzymam.
Jeszcze mam truskawkowy jakiś jogurcik czy serek. O tak. I teraz sobie pojadę już. O. Nie wiem, jak widać, nie widać. Ale jest zimno. Zimno jest po prostu. Straszliwie. Trochę cholera. Krzywo. Przykręciłem tą latarkę. I taka jest. Lekka. Mała chujnia. W okularach to w ogóle nic nie widać. Taki las w nocy. Nie bójcie się lasu w nocy. Las jest spokojny. Jest ekstra. Tu jest świeże powietrze. Cienie różne, że padają od tych. Czy tu jest mocniejsze? Tak. Tu była mocniejsza i tu jest najmocniejsza. A może tak. Ale daleko nie widać nic. Piękny księżyc. Zimno jest, kurde. Zimno. Jeszcze 2 kilometry przejechałem. Dwie kreski zostały. Szybko się zżera. Zobaczymy, jak to drugie ogniwo tutaj. No, tak zimno to jeszcze nie jeździłem. Tu może z minus 7 jest. Śnieg. Żeby był śnieg, to byłoby dużo jasno byłoby w lesie. Ale jest namarznięte wszystko. Może na pierwszym zakresie pojadę, bo jeszcze przede mną z 50 km. Ale się dowentyluję. Elegancko. Kurde, jedna kreska, niedobrze. Niedobrze. Dzisiaj odbierałem żonę ze szpitala. I tak myślę sobie, pojadę. Miałem jeszcze błotnik do przykręcenia, bo przedłużyłem po tych ostatnich jazdach. Zawalało mi przednią zębatkę błotem, bo był za krótki. Ale księżyc piękny. Tak zaszedłem do garażu. Przykręciłem błotnik, ociepliłem na szybko jeszcze to jedno ogniwo, bo nie miałem w domu tej pianki,
chyba czołówkę można wyłączyć w sumie. Niepotrzebna jest. Trochę mi zasłaniają widok. Gwiazdy nawet. Supraślu będzie. Śmierdząco. Tak przygotowuję się do zimy. Testuję ciuchy. Różne dziwne dźwięki dochodzą, bo wszystko mi tu trzeszczy. Mam kaptur nałożony. Pojedziemy drogą. Jak zabraknie powera, to przynajmniej tak będę kręcił jakoś. Jak wjadę w las głęboki, to daleko będzie wracać. Nie wiem, jak te ogniwa. W latarkach. Czy nie przemarzną? Nie wiem. Trochę. Mam taki rulonik ocieplający ogniwo, ale ile on daje? Chyba daje trochę. Dioda na pewno. W latarkę. Trochę ciepła pompuje. O tak. Będę jechał, póki starczy tego ogniwa. Później zmienię na drugie. Na drodze to. Na wysokim wysięgniku. Drga mocno. 16. Po 16 chyba jest troszkę. Zapasowe baterie w razie czego mam. W mieście to już w zasadzie niepotrzebne do niczego. Trochę mnie denerwuje, że cholera. Krzywo trochę tą latarkę przykręciłem, ale już nie chce mi się tego poprawiać. Wyjdzie taki nocny vlog. Jak na jednej, a całkiem dobrze. Ta latarka całkiem dobrze daje. O, tak o. Całkiem. Ona daje. O, tak całkiem jest dobrze. Widzę dobrze na boki. Daleko widzę. Tutaj w tej mniejszej to jest dioda od tej,
którą wam pokazywałem, bo kupiłem takie trzy w sumie, to jest to 850 lumenów w tej małej. No ale że nie ma regulacji, soczewka praktycznie nie działa, to nie mogę skupiać, tylko takie rozproszone światło. Przyjemnie. Tak świeci mocno księżyc, że praktycznie można byłoby jechać bez oświetlenia. Wtedy dopiero byłoby ekstra. Przyzwyczaić wzrok. Oznaczenie szlaku. Ale zimno jest. Kurde, jest straszliwie zimno. Ale jak się kręci, to nie jest tak źle. Suche powietrze. Zakaz. Jaki zakaz. Wyrąb lasu tu jest. Ale my nie pojedziemy głęboko. To pojedziemy drogą do Supraśla. Mam nadzieję, że za dużo samochodów nie będzie. Rąbią ten las. Zakaz wstępu. Nie. Rypie nadleśnictwo. Zakazu nawstawiają w publicznym lesie należącym do wszystkich. Jest okej. Można chlastać las. Tak to działa. Kurde, mam nadzieję, że nie przejechałem jeszcze tej asfaltówki, ale to lepiej to rąbku. Cholera. Piachu tutaj było, ale zamarznięty na amen jest. Tam, gdzie błyszczy, chyba jest droga. Na cieli tego lasu to troszkę szwy uwierają, bo tu mam dwie pary spodni. Znaczy, taki dresów raczej ze szwami malutkimi. Ale mimo wszystko jakoś czuję te szwy. Ale fajnie jest. Jest ekstra. Las nocą jest cudowny. O, samochód pojechał. Kurde. Jak najmniej tych samochodów. Pewnie będę oślepiał. Samochody. Trudno. Na pierwszym zakresie jadę. Oła. Jakaś gałąź mnie dziobnęła w łepetynę. Nie wiem, ile to wyjdzie.
50-60 kilometrów, coś koło tego. O cholera, o cholera, wow, dobrze, że nie upadłem, nie patrzyłem pod nogi, puste było, wyschła woda chyba. No, tu jest ulica. Trzeba byłoby trochę lampki chyba w dół dać. Samochód jakiś jedzie. Ustawimy sobie tutaj lampki, żeby nie świecić za bardzo ludziom. O, tak, o, chyba, o, będzie dobrze, aż podejdę, zobaczę, czy nie oślepię. Jaki ruch tutaj, kurde. Zobaczę z daleka, oślepię, czy nie. No, tak sobie. Teraz ni cholery nie widzę. Dobra. To się rozłączę, później się włączę. Kamera ciepła. Zachrypłem od zimnej wody, jednak trzeba termos brać, bo woda w butelce po prostu na granicy zamarzania. Parę łyków zrobiłem i już chrypa, ledwo gadam. Do domu jakieś, nie wiem, z 6 km zostało. Przejechałem 57, dodać 6, no to będzie 63. I odjąć ten jeden, no to 62 km. O, taka wycieczka. Minus 5 stopni jest odczuwalna, nie wiem ile, minus 10 chyba. Szaleństwo jakieś. Co do ogniw, tamto ogniwo ocieplone tylko pianką. Przejechałem na nim 30 km i padło praktycznie. Znaczy, no, jedna kreska zaczęła mrugać już, ostatnia. A tutaj jeszcze widzicie trzy kreski. To jest ocieplone i papierem, i kilka warstw folii aluminiowej, spożywczej. No i, i ta pianka. Dużo lepiej się zachowuje to ogniwo. Bardziej jest to ocieplone. Chyba nie przemarza w ogóle. O. I to będzie tyle, więcej już się nie włączę, bo cholernie zimno jest. Trzymajcie się, na razie, hej, papa wszystkim.